Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ponownie Magiet. Witam szanownych Państwa w kolejnym materiale. Niestety ostatnio te materiały pojawiają się rzadziej, bo troszeczkę zapał się wyczerpuje, ale stwierdziłem, że tutaj fajna bitwa jako taka dla oka przyjemna weszła, także omówimy sobie Z42 ponownie, bo on już był na kanale recenzowany, ale stwierdziłem, że ostatnio wiele osób właśnie pyta o ten okręt, bo u mnie to jest łajbak, na której głównie gram bitwy rankingowe. Więc postanowiłem, że coś wam tutaj na ten temat okrętu, na temat tego okrętu coś bliżej powiem, ale widzę, że muszę tu już poprzestawiać parę rzeczy. Ustawienia widzę. O, zmieniony trochę jest system tutaj. Faktycznie mówili. Widok uproszczony, pełny. O, i tak to wygląda. I teraz, szanowni państwo, Z42 to jest okręt dostępny za stal. Czym jest Z42? Jeżeli miałbym powiedzieć w skrócie, takim przeogromnym skrócie, czym jest Z42, to powiedziałbym, to jest niemieckie Harugumo. Mamy tutaj 5 podwójnych wież z działami kalibru jakiego? 105 mm tutaj mamy rureczki, także no, podobne do tego, co mamy na Harugumo. Reload jest troszeczkę chyba gorszy. 3,8 sekundy. Przy czym tutaj jest jeszcze awanturnik, także jeżeli jesteśmy chyba awanturnik, bo nie wiem, czy nie mylę okrętu z wampirem, bo na wampirze chyba to mam. Potem sobie zerkniemy w perki dokładnie, także będę mógł wam potwierdzić, czy jest. I to jest okręt, który różni się głównie tym od niemieckich niszczycieli, że ma brytyjski dym, czyli w dużej ilości, szybko się przeładowujący, ale niestety krótko stojący w miejscu, gdzie go tam postawimy, także szybko staje, ale krótko stoi, może o tak powiedzmy. I do czego ten okręt się nadaje najlepiej? To jest głównie artyleryjczyk, bo torpedy tutaj nie są jakimś tam szczególnie znaczącym uzbrojeniem ze względu na dwie rzeczy. Jedna sprawa to jest zasięg tych torped, to jest 10 km, to nie jest dużo jak na tier 10, a druga sprawa jest taka, że one, jak widzicie, zadają damage maksymalnie 13700 i mają prędkość 62 węzły. Nie mam tu niestety dostępu do zasięgu spotowania tych torped, bo już nie będę się zagłębiał w takie rzeczy jak czas reakcji na torpedy, bo mniejsza o to i tak nikogo to nie interesuje. Więc no, te torpedy nie są jakieś porywająco mocne. Coś tam oczywiście są w stanie damage'u zadać i warto pamiętać, że je mamy, ale no, ciężko zrobić z tego główne uzbrojenie. No, jeżeli chodzi o główną artylerię, to mamy tutaj informację, że szansa na podpalenie w tej mojej konfiguracji, jeżeli chodzi o sygnały i inne bariery, wynosi 6%, co przy takiej szybkostrzelności wydaje mi się, że jest całkiem przyzwoitym wynikiem. Nie nastrzelamy tu z tego dymu zbyt mocno, gdyż on, szanowni państwo, czas rozproszenia zasłony dymnej 40 sekund. Także to nie jest zbyt długo, żeby z tego dymu sobie strzelać, więc musimy korzystać z niego jakoś tak rozsądnie, bardziej taktycznie. Mamy typowe niemieckie hydro, które wykrywa okręty z zasięgu 6 km. A torpedki nam wykrywa z kilometrów 4, także jest to zawsze jakaś tam zaleta. Ten okręt to jest doskonała kontra... O, proszę bardzo. Bitwy rankingowe, pan sobie wjeżdża na pełnej na środek kapa bez żadnego manewrowania. Nie wiem, czy salwę jakąś oddał, bo tu nikt kapsa nie stracił chyba z czerwonych, także wpłynął, zdechł i poszedł. I jeszcze jakbyśmy takiemu palantowi wygrali bitwę, to już w ogóle byłby ustawiony. To podwodne kurestwo płynie tutaj. Więc tak, doskonała kontra na okręty albo Z52, czyli drzewkowe niemieckie dedeki, na Vampira 2, bo Vampir ma, o ile pamiętam, 5,5 km wykrywania okrętów na swoim hydro, a tu mamy 6. No z tym, że Vampir jest sobie w stanie to hydro trzymać długo. My też długo, bo tutaj widzicie, że... A zaraz sprawdzę. Czas działania 132 sekundy, także ponad 2 minuty nam to hydro funkcjonuje, ale niestety w dymie nie robimy takiej kaskaderki, jak możemy sobie robić na przykład na Z52, gdzie ten dym stoi dłużej, albo właśnie na Vampirze, gdzie możemy się z tym dymem poruszać i on trwa praktycznie tyle, ile trwa nasze hydro, także dosyć długo mamy dużo mamy tego czasu. Mamy 5,5 km, jesteśmy w stanie z takim Vampirem pojedynek artyleryjski wygrać. Jeżeli to nie Vampir, to idealna sytuacja jest taka, że spotujemy okręt przeciwnika, on się dymi, my się dymimy,
Czy my do niego strzelamy, nie będąc wyspotowanym przez przeciwnika? Jeżeli nasz dym się kończy, a Dedek dalej siedzi w dymie, to jest też dobrze, bo możemy do niego dalej strzelać, a on nas nie widzi. Chyba że jest w okolicy coś innego, co będzie nas spotowało i wtedy ten Dedek ma szansę po prostu nam oddawać. Tutaj zasięg artylerii głównej to jest 12,6 i to, ten zasięg nie jest niczym przedłużony. Tu jest założony reload na artylerię i nie ma perka na zwiększenie zasięgu artylerii głównej, także to jest standardowy zasięg tych działań. Penetracja pocisków pociskami przeciwpancernymi wynosi ile? Zerkniemy. 26 mm, także nie jest to jakoś kolorowo. Mamy tutaj 36 trafień w tej chwili. No, 29 penetracji, to jeszcze całkiem spoko, bo było w miarę rozsądnie strzelane, ale tutaj mamy całkiem przyzwoite pepance, które są w stanie generować fajny damage, także też warto pamiętać o ich posiadaniu i jesteśmy w stanie tutaj klepnąć sobie salwę, no może nie taka jak z Elbinga, to nie jest ten kaliber, ale no 4000 w krążownik, pancernik spokojnie z jednej salwy. Oczywiście mówię tu o wszystkich działach, wchodzi, nie o pojedynczej wieży. Także artyleria na tym okręcie sprawuje się dobrze. Ja mam tutaj założonego Lutyensa, jeżeli chodzi o kapitana, ze względu na to, że to jest Dedek, który spota ma no nie najgorszego. Przy hydro rzędu 6 km na wykrywanie okrętów mamy spota 6,2, także no w większości przypadków jak ktoś nas wyspotuje, to możemy za chwilę my też go widzieć dzięki hydro, nawet jeżeli ma dużo lepsze kamo. I co z tego wynika, z tego tutaj kamuflaża? Straciłem myśl, zapomniałem, ktoś mi tłucze pod oknem, już nie pamiętam, co chciałem powiedzieć. Chyba przepadło. A, właśnie, już wiem. Co za bęzwa. Good show. Więc tak, jest tutaj założony Lutyens, bo kamuflaż na tym okręcie jest nie najgorszy, w związku z czym jesteśmy w stanie sobie okręty przeciwnika spotować, dzięki czemu łapiąc 3 spoty przywracamy sobie HP i to jest ogromna przewaga dla tego okrętu, bo okrętów z naprawką na tierze 10, no Dedeków trochę jest, ale nie jest to jakoś bardzo popularne zagadnienie na niszczycielach, więc zawsze trochę tego hapsa nam wpadnie z powrotem. I jesteśmy w stanie troszeczkę dłużej dzięki temu pożyć. Bardzo przydatna sprawa, zwłaszcza, że bardzo często będziemy tutaj walczyć na blisko. Jak mówię, 6 km hydro, musimy to dobrze wykorzystać, pomyśleć, kiedy sobie ten dym rozstawić, kiedy to hydro odpalić i jak najlepiej zmaksymalizować damage, jak najmniej hapsa przy tym tracąc. No jeżeli już go stracimy, no to właśnie mamy ten to koło ratunkowe w postaci kapitana, który nam troszeczkę tego hapsa przywróci. W tej bitwie uda się to odpalić, także tam jeszcze będzie spotowane później. To będziemy sobie pięknie tutaj mogli troszeczkę HP przywrócić. Do tego 140 trafień na tym okręcie to też nie jest jakoś szczególnie dużo. Zobaczcie, że mamy 3-1, z czego tylko jeden frak jest mój. Także drużyna niesamowicie tutaj sobie poczynia. I powoli będziemy się zbliżać do końca tej bitwy. 36 tysięcy na liczniku, także damage jest potężny, ale to dopiero początek. W zasadzie robienia sensownego damage'u, bo tu będzie trochę więcej. No jak już mówiłem, 140 trafień na tym okręcie to też nie jest dużo, także łatwo jest tutaj podbić, no minimalnie, faktem minimalnie, ale jednak jesteśmy w stanie jeszcze podbić reload, bo ten kapitan ma tutaj zapewne jakiegoś delikatnego pusta. Nie pamiętam dokładnie ile to jest procentowo, czy 5% do prędkości przeładowania daje, czy ile, no mniejsza o to, ale w każdym razie coś tam daje, a 140 trafień jesteśmy w stanie zrobić tutaj dosyć szybko. I czy ten okręt nadaje się na rankedy? Moim zdaniem bardzo dobrze się sprawdza. Że równie dobrze będzie się sprawdzał wampir, tyle że tam właśnie weźcie pod uwagę to, że hydro jest nieco krótsze. Słyszałem, że Gdański ostatnio trochę robią sieczkę, ale warto wziąć pod uwagę to, że Gdańsk mimo swojej siły ognia to ma pulę HP niezbyt imponującą, to jest jedna sprawa, a druga sprawa jest taka, że ten radar na tym okręcie jest dosyć śmieszny, bo trwa 10 sekund, więc ile jesteśmy w stanie wystrzelić salw? 2-3. Jeżeli gościa z dymu w tym czasie nie wypłoszymy, to jest praktycznie po zawodach. Zobaczcie, dwa fragi zrobiła nasza piękna drużyna, mi już się tutaj zrobiło 72 tysiące damage'u i będziemy sobie powoli płynąć dalej. Słyszałem, że teraz pokazują się po powtórkach ekrany końcowe. Zobaczymy, czy tutaj jak będzie. Jeżeli tak będzie, to będzie dobrze. Ja wam jeszcze pokażę na koniec perki i ulepszenia, na jakie mam zamontowane na okręcie. To jest wersja właśnie taka, powiedziałbym, że rankingowa. I na randomy też się sprawdzi, także
Gdyby ktoś mnie zapytał, czy ten okręt warto kupić za stal, to ja powiem, że zdecydowanie warto, można go sobie sprawić, będziecie zadowoleni. O właśnie, jest przywracanie hapsa, mamy troszeczkę tego HP więcej, więc będzie można tu jeszcze poplumkać sobie trochę damage'u, bo tu losów bitwy raczej i tak nie jestem w stanie odwrócić. Kreml zostanie jeszcze spacyfikowany, także wam zaspoileruję. Tam wypłyną jeszcze dwa okręty, z którymi sobie niestety no nie poradzę. Także teraz pozostaje nam tutaj farmić sobie beztrosko damage i liczyć na to, że jak najdłużej przetrwamy, żeby tego damage'u było jak najwięcej. Bo zachowanie gwiazdki też raczej nie ma wielkiego bólu głowy ze względu na to, że no nasi nie zrobili za bardzo nic, tej się tylko pozdychali jak psie gówno i ja tutaj coś tam podziałałem. Zatopiłem okręt podwodny i przejąłem kapa, także myślę, że na spokojnie. No i teraz sobie farmię tutaj beztrosko damage jeszcze na pancerniczu. Także jak widzicie, parabola pocisków nie jest jakaś straszna, jakichś tam ogromnych wyprzedzeń nie musimy brać, także te pociski latają w miarę sensownie, z trafianiem na większe dystanse. No wiadomo, że im szybciej dorwiemy gościa na blisko, im szybciej go spacyfikujemy, tym mniejsza szansa na to, że my stracimy HP, także właśnie tak sytuację trzeba wykorzystywać. Jak najwięcej damage'u zadać, jak najmniej HP'a stracić, jeżeli już stracimy, to próbować wyspotować przeciwnika, ale wiecie, że doskonale wszyscy, że to nie jest za bardzo od nas zależne, bo tam jakieś tam przeliczniki są, że ktoś tam nie był wyspotowany ileś tam sekund, coś tam jakieś jeszcze inne zmienne i takie pierdoły, także no i różnie to wygląda. Tutaj wyminięte wszystko, płyną sobie torpedki, płyną sobie jeszcze Conqueror, gdzieś tam Hindenburg, gdzieś tam jeszcze Marso, które było chyba na ogrysku, o ile pamiętam, ale dopłynąć do niego już niestety nie zdążyłem, ani wielkiej krzywdy mi też zrobić nie dałem rady. Trzy torpedki sobie przytulił pan na Kremlu. Conqueror chyba te torpedy winnie. O, Kreml się pokazał. Mamy zalanko, a jeszcze Conqueror dostał jedną torpedę, także wszystkie torpedy, które tutaj weszły, wygenerowały nam piękne zalania. Kreml może nie ma już naprawek, nie wiem dlaczego się nie naprawia, ale w każdym razie dobrze. I zobaczcie, jeszcze drugi pożar na pokładzie i Kreml spacyfikowany. I z 36 tysięcy kilka minut wcześniej zrobiło się już 180. No i tam jeszcze podłubałem troszeczkę tego Conquerora i to jest w zasadzie tyle, co mogę wam w tej bitwie pokazać. Doskonała gra drużynowa, fantastyczny team, naprawdę zrobiliśmy co mogliśmy. A że zrobiliśmy wiele, no to wszystko mówi samo za siebie. Także, czy Z42 nadaje się na rankedy? Nadaje się jak najbardziej. Polecam gorąco. Na randomy również się nada. Czy warto kupić? Zdecydowanie warto, także możecie sobie na ten okręt stal i kupony oszczędzać. Z mojej strony w tym materiale to praktycznie wszystko. Także dzięki za uwagę. A, jeszcze wam pokażę perki i ulepszenia, ale to już pozwolę sobie doczekać, aż bitwa się skończy. Tam jeszcze troszeczkę tego strzelania będzie. Już ostatnie minuty, ale już powoli kończymy. No proszę, jednak widać ekran końcowy. Zajebiste rozwiązanie. Kolejny plus dla Wargamingu. Chyba zostanę znowu CC-kiem i będę chwalił wam premki, żebyście kupowali. Żartowałem. Więc tak, jeszcze perki i kapita. I ulepszenia. Znowu się włączyło. Więc tak wyglądają ulepszenia u mnie. I szmaty zamontowane na okręcie. A tak wygląda kapitan. Także warto ten okręt mieć. Warto, zdecydowanie warto. Dzięki za uwagę i do usłyszenia.